cukierki, dobra. Ale pani słucha, ale jak to się będzie zginać człowiek? Jak ja wystawiłam tych butów na przykład tyle, to zostały 3 pary. No kiedyś to był wielki ruch, bo to był jedyne targowisko, które było, wszystko można było kupić. Brano do ambasad flaki, pyzy. Brano flaki. Podać flaki, proszę pani. Tak jak przyjechał pan ambasador z Japonii i szukał pyzów. No to myśmy pokazali, ja jeszcze prowadziłam tu jabłkę z mięsem i oparł się o mój bufet, no i sobie zajadał, ale od razu 3 porcje zjadł. Żeśmy myśleli, że on nam się pochoruje, a patrzymy na drugi dzień, a pan ambasador tu przyjechał, tym razem na flaki, przedtem zjadł pyzy. Także to było, tu sensacja była wielka. Takie opisać. Były, że było bardzo dobrze, był... Pełno ludzi, bazar, wszystko było, i jedzenie, i wszystko było. Naprawdę? No ja nie pamiętam. Ale później była w Warszawie. Ja później, drugi dzień po wyzwoleniu, to co pani mnie mówi, że ja byłam później. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem, bo mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem. Pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Bo mnie jest szkoda lata i ludzi żal i nieba, po którym płyną smutne i jesienne mgły.